Cześć, jestem Pytello, a to jest The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ostatnio udało nam się stoczyć całkiem ciekawego rana Ewą, ale dzisiaj zagramy Blue Babym. Blue Baby to ewidentnie najgorsza postać w grze. Wiecie dlaczego? Obrażenie niby normalne, szybkość też, pozostałe statystyki również, ale jego liczba serduszek w statystykach jest równa minus 1. A wiecie dlaczego? Blue Baby nie może posiadać czerwonych herb kontejnerów. Jest ewidentnie najgorszą postacią w grze. Chociażby jeżeli zbierzecie przedmiot zwiększający liczbę waszych herb kontejnerów, na przykład Rotten Meat, po prostu dostajecie jedno zwykłe szare serduszko. Ponadto posiada najlepszy space bar item w grze, The Poop, który spawnuje nam gówno i ten przedmiot ładuje się co pokój, ale to nie pomaga, dalej jest to gówniany space bar item. Blue Baby odblokowywuje się poprzez pokonanie serca matki po raz 10. Odblokowuje się też wtedy It Leaves. Jakie przedmioty mogły nam się przydać podczas gry Blue Baby? Z pewnością byłby to The Relic, spawnujący serduszka co 4 pokoje, Book of Revelations, spacebar item dający nam go co 6 pokoi i inne przedmioty pozwalające nam na zwiększenie liczby szarych serduszek. Ponadto takie rzeczy jak latanie będą prawdopodobnie niezbędne i jakiś przedmiot, który zadaje bardzo dużo obrażenia, coś jak Mom's Knife albo Brimstone. No nic, mam nadzieję, że ten raz się uda, będę go musiał pewnie wielokrotnie nagrywać. Bez przedłużania, zaczynajmy! Nie lubię. Blue Baby to najgorsza postać w grze. No kurde, już chyba bym wolał tym losem grać, on przynajmniej latać umie. No wiesz, że nie może być trafiony, ale jest taka frustrująca postać, że... The Relic! Słuchajcie! Tak dobrego podejścia jeszcze nie było, żebym w pierwszym base mecie dostał relika. Nie, kurde, teraz muszę się skupić. Nie, focus miliard procent. I nawet mikrofon miałem odsunięty, bo czułem, że nic z tego nie wyjdzie. Mój komentarz już był martwy, ale słuchajcie, już od 2 godzin próbuję coś nagrać i cały czas próby kończą się na... O, kurde, dałem radę. Najdalej na Necropolis, więc jest do dupy. Nawet do matki się nie udało dostać. W ogóle nie dostaję serduszek. A jak dostaję serduszka, nie mam dobrych przedmiotów. Mam dobre przedmioty, nie ma serduszek. Cały czas czegoś brakuje. Teraz mamy relika, więc się postaram. Famin. No, stopu nie sobie poradzić. Czy bez strachu zdrowia? Bywa różnie. Czekaj, wezmę cię. O, właśnie, wezmę cię w ten sposób. Muchy na razie są daleko. Nie ma co zabijać much. Skupcie się na zabijaniu Famina. Oraz, żeby zachować dystans do much, żeby was nie atakowały. On i tak będzie spawnował much tyle, żeby były cały czas w pokoju dwie. A jeżeli stoicie w miejscu, to nawet lepsze są te grube muchy. Gipper je nazywa muchami z żadżami, więc troszeczkę to sobie przyswoiłem. O kurde, dobra, teraz możecie pozabijać muchy. Żeby było wygodniej. No dobra, tylko tak, żeby wam nie przeszkadzały. Pięknie. Dobra, bierzemy cię bez straty zdrowia, nie? Damy radę, pięknie. Ta mucha też już... Nie żyjesz, to ja zadecyduję, kiedy to się stanie. Chodź tutaj. Dobra. Cube of Meat. Może się przydać. Oczywiście najlepszy space bar item w grze działa. Zauważyłem, że jest jakiś dziwny bug na depupie, że czasami strzelamy kupę, a ona nie chce się zniszczyć. Po prostu przechodzimy przez nią, jakby jej nie było. Zresztą pewnie zobaczycie, bo zdarza się to tak często, że nie ma możliwości, żeby na całym let's play się nie trafiła ani razu. No chyba, że nagle Isaac zaczął działać poprawnie. O, ale tu jest więcej bugów, znaczy niedoróbek niż w trzecim gotiku z Mieszku 9. Przepraszam was, ale jeżeli grę się patchuje 6 lat, no to chyba mówi Hierofant! No kurde, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, więc teraz tak, bomberę podstawiamy tutaj, liczymy oczywiście na Secret Room. Nie ma? O, widzicie? Właśnie o tym mówiłem. Zbugowana kupa. Więc być może Secret, nie, to jest koło boss roomu. Dobra, nie chcę próbować, szkoda mi bomb. Do sklepu nie wejdziemy, nie mamy kasy. A właśnie, do sklepu próbujemy się dostać, bo... kiedy mamy 5 monet, bo jest tam szansa, że będzie tam szare serduszko. A zdrowie to jest nasz priorytet. Będzie nam go brakowało najbardziej. No bo nie możemy go uzupełnić w żaden inny sposób. Ja skupię się bardziej niż zwykle na unikaniu pocisków. Kurczę, jakbym przynajmniej, nie wiem, do łombu doszedł, to może mógłbym to wrzucić. Nie no, jeszcze chyba tak słabego odcinka nie było, żebym dał łomby się skończył. O, proszę bardzo. Bad gas. No to wiele na to się... Uuu, szare serduszko z kupy! Jeszcze, słuchajcie, jak nagrywam teraz, to jeszcze takie sytuacje, kurde, nie miałem. Boss arena, bardzo, bardzo fajnie. Zawsze jest to jeden item do przodu. Kurde.
Nie! Idźcie stąd, proszę! Leave me alone! Szare serduszko! Skąd? Aha, z relika, no tak. A to może nie skupy, tylko po prostu relik nam dał to szare serduszko. Pewnie tak. No, za jedno szare serduszko spróbujmy. Kurde, monstro drugi. Znaczy, że to będzie ta fala z czabem. To niedobrze. A, żeby nie wyjść na minus. Dosyć ryzykowna ten decyzja. A jak mówiłem we wstępie, takie przedmioty jak Rotten Meat albo inne przedmioty zwiększające życie praktycznie się nam nie przydają, no bo jest jedno szare serduszko, tak? Więc oczywiście mam nadzieję, że nie będzie takich przedmiotów w boss roomach, bo liczymy na coś dobrego, jakiś damage up, tears up, no i przede wszystkim latanie, tak? Latanie daje nam wiele możliwości, możemy wtedy na przykład, jeżeli macie dziury w mapie, możecie wlecieć na przepaść i przeciwnicy walczący wręcz mogą was w dupę pocałować, nic wam nie zrobią, tak? Więc byłoby to bardziej przydatne niż jakiekolwiek latanie, kurde, dostałem! Dobra. Możemy dostać jeszcze, znaczy no teraz, jeżeli dostaniemy drugi raz, to znaczy, że nie opłacało się tu chodzić. Kurde, kurde. Idźcie stąd. Dobra, zajmij się najpierw tym małym Larem Junią. Kurde, no i już jesteśmy na zero, tak? Czyli pewnie nie opłacało się tutaj wchodzić, bo jeszcze jest czab, a ja już dostałem dwa razy. Ty głupia gro, kto ci pozwala tak klatkować? Nie, czy kurde, no... Nie! No i już jesteśmy na minus, kurde, ja byłem głupi, nie warto tu było wchodzić. Albo mogłem najpierw wejść do item roomu i poczekaj na coś dobrego. No teraz to sobie umieracie, tak? Jak już jesteśmy na... Kurde, serduszko w dupę! Nie, mam nadzieję, że jakieś szare serce stąd wyleci, bo... Kurde, miał być tak pięknie. Dobra, przynajmniej nie ma czaba. Już do was wracam. Skupy może... A, no znowu się zbugowała, widzicie? Tak jedna na trzy kupy się buguje. No, mamy bombę, więc być może będziemy się mogli włamać do sklepu. Jeszcze co prawda nie wiem, gdzie jest treasure room, ale mam pewne przypuszczenia. No, na pierdziele... A, myślę, że kibów mi coś zrobi. No, ale nic. Tak, pokój w miarę prosty, a zawsze ładuje nam się relik, tak? Więc mam nadzieję, że w każdym pokoju będzie przynajmniej jeden... O, kurde, przeciwnik! Głupie tracenie zdrowia. Trzeba z tym skończyć. To jest dopiero drugi Stellar, Technology 2. Technology 2 daje nam taki laser, mam wtedy nieograniczony zasięg, ale nasze obrażenia są pomnożone razy 0,66, więc nie chcę brać tego przedmiotu. Ja wiem, że powinien brać wszystko, ale na sumie czy to dobra wezmę. A to z pierwszej technologii, czyli mamy... Aha, no tak, to, przepraszam, pomyliłem. Z drugiej technologii jeszcze mamy łzy z pierwszego oka. Z lewego oczywiście. No ja bym bardzo nie chciał brać tego przedmiotu, ale mam brać wszystko, więc... Ach... No z drugiej strony mamy ten, przebijamy... pociski się przebijają przez wszystkie przeszkody i przez dowolną ilość przeciwników, więc może to być przydatne. Bardzo dobrze nam się trafiła ta szybka wersja Widow. Moim zdaniem tak paradoksalnie jest ona prostsza niż standardowa. O, proszę. Szare serduszko jeszcze. Bardzo, bardzo fajnie. Widzicie, jakie nie, żałosne obrażenia. Będziemy już mieć do końca gry. Nie wiem, czy można jakieś fajne combo zrobić. O, Shot Speed Up, no to nas nie jara ani trochę. Two of Hearts też nas nie jara. Już mogę teraz wykorzystać. Dead Catch. Za trzy serduszka, teraz nie, szkoda, że mi się na początku nie trafił, wtedy z pewnością bym go zabrał. 9 żyć by nam się teraz przydało. W sumie wyszlibyśmy wtedy na plus troszeczkę, no bo wiecie, więcej szans. Ale co ja zrobię z jednym serduszkiem na późniejszych piętrach? W sumie mam derelika, więc dobra, bierzemy tego derelika. Aha, my straciliśmy wszystkie kontejnery. O kurde, ale głupi jestem, zapomniałem, że to liczbę kontejnerów na jeden ustawia. O kurde, 5 kontejnerów w dupę. No nic mi po tych 9 szansach, ale kurde, z drugiej strony mam Dead Cata i relika w jednym podejściu, więc bardzo się postaram tego nie zepsuć. O, dziękuję ci. Do technologii troszeczkę mi krzyżuje plany, liczę, że dostanę jakiegoś Brimstone, nie powiem. Też technologii pewnie będzie z jego zmniejsza obrażenia. Przynajmniej musimy się zasięgiem martwić, tak? Trzymamy antagonistów na zasięg. Kurde, skurcie na tych laserach Pride to troszeczkę wstyd. Bardzo bym nie chciał się ośmieszyć. Anarchist Cookbook, no z pewnością będzie lepszy niż The Cook, prawda? No, niszcz się. To jest. Być może będzie, tak poza tym tutaj. Secret Room, sprawdźmy może w tym miejscu.
Tutaj są dwie możliwe położenia. A, czyli tam nie ma. Zobaczmy koło sklepu. A jak nie, to będzie na górze koło treżera? Nie ma. Czyli wydaje mi się, będzie tutaj koło treżer roomu. Pyk. Mogę jakoś wydać te serduszka. W sumie o, ile pieniążków, proszę. Zaczynam zauważyć, że nie mamy klucza. Z ognisk coś może wypadnie. Pieniążek jakiś. Nie bardzo. No to nic, przeżyjemy. 22 monety. No, przydałyby się klucze. Teraz oczywiście potrzebujemy jednego klucza do treasure roomu na następne piętro. O, Devil Room nie zniknął. Ale oprócz tego klucz do skrzyni, jakie mogłyby się pojawić. I o nie! Idźcie stąd. Pięknie, jakoś daliśmy radę. Zaraz wyjdę stąd, żeby te robaki. Nie umiem celować tym technologii. Kurde, to był bardzo zły pomysł, żeby to zabrać. Bardzo, bardzo zły. Może na to zepsuć grę. Bombera, dokresuj mu raczej, nie wchodzimy. Nie sądzę, żeby to mogłoby nam się... Nie sądzę, żeby tam było coś przydatnego. Znaczy wiecie, zawsze tam mogą być jakieś serduszka. Jeżeli dostaniemy mechanizm, który pozwoliby nam się wyteleportować, możemy to zabrać. A jednak niestety mamy piercing szutsy, w sensie, że przebija się przez wrogów, ale nie spectral tearsy. No nie mamy łez oczywiście, ale nie przebijamy się przez przeszkody. Więc myślałem, że ten jest nieco lepszy. Kiedyś lubiłem technologię, dopóki się nie dowiedziałem, że tak bardzo zmniejsza obrażenia. Patrzcie, jak się trzeba pomordować, żeby to dziadostwo zabić. Z drugiej strony też szybko strzelność jest większa. Nie mamy klucza. Kurczę, ciarajsko. Tu jest pewnie sklep. Tam też nie wejdziemy. Chociaż może to też być biblioteka, kto wie. Dobra, o kurczę, tutaj może być secret room na dole. Poza tym mamy tutaj przeciwników, których nie lubię. O, miałem rację, szare serduszko. Pigła i o kurczę, w innym miejscu niż myślałem. I jeszcze monety dostaliśmy, bardzo, bardzo fajnie. Wiecie, pierwszy raz chyba wykorzystuję Anarchy's Cookbook. W taki sposób, o ile kasiwa znowu. 32 monety. Bombs Arki, o bardzo fajnie. Teraz akurat nam się to przyda, bo możemy sobie wejść do treasure roomu. O proszę, widzicie, mamy dwie pary drzwi na klucz, czyli jedna z nich to będzie biblioteka. Bardzo chciałem się dostać do biblioteki z nadzieją, że będzie tam Book of Revelations. Max Head! Tak jest! Max Head to jest przedmiot, który egzekwo bodajże z pentagramem, nie pamiętam z jakim przedmiotem, najbardziej zwiększa obrażenia. Więc w pewności nam się to przyda, bo nasze obrażenia są raczej słabe. Teraz już są znacznie lepsze, ale mam nadzieję jakoś zastąpić ten technologii. Zobaczmy co to jest. A, to był sklep. No dobra. Oczywiście bierzemy Mom's Purse. Będziemy mieli miejsce na drugiego... na drugiego trinketa. Czy kupić tą kartę? W sumie kupmy. Może to będzie hierofant. O, the full. Teleportacja. No dobra. W sumie tutaj na dole był Kersrum, bo... Nie, nie tutaj. A nie, to nie na tym piętrze. To w ogóle... Tu jest Kersrum. No to wejdźmy. Dwie pigułki i dwa pająki. No to pająk Kersrum załatwiamy. Pająk jest na hita, więc już jest dobrze. Health down, ojojoj. I jeszcze telepilsy się jeszcze w karty pozbawię. O, bardzo, bardzo źle. Jesteśmy półtora serduszka do tyłu. Straciliśmy kartę, czyli w sumie straciliśmy też 5 monet. Bardzo ciarajsko. A kurde, jeszcze nie miałem tu uniku zrobić. Jezus, jak teraz umrę, nie? To się za jaja powieszę. Dobra, bierzemy ich na zasięg. Nasza jedyna zaleta, piguła, no fajnie. To jest ta gówniana piguła i tak. No niestety w tej grze nie są pigułki po naszej stronie. O! Jezu, jeszcze teraz brakowało, żebym to życie stracił, nie? Nie, nie, ja ci inaczej zrobię. O tak, ty już nie żyjesz. A tutaj mamy dużo miejsca, znaczy mamy duży zasięg. A mamy praktycznie maksymalny, jaki się tylko da... No nie strzelaj tyle cwelu! Mamy praktycznie nieograniczoną prędkość lotu pocisków, jeżeli można to nazwać pociskami. To na jednego nie będę nawet pięknie. Kluczyk, więc wejdziemy sobie jeszcze do biblioteki. O kurczę, Gardi, no to jak najbardziej możemy wykorzystać Anarchy's Cookbook. Rzadko, chyba pierwszy raz jak już mówiłem, wykorzystuję tą książkę na bosie. Chwila, najpierw poniszczymy tutaj pokonersy. Pięknie, jaki unik dziki. Nie. Chwila, zniszczymy... O, Cube of Meat mnie chyba uratował. Chcę być po tej stronie, bo już się przyzwyczaiłem, że jestem po tej stronie mapy. Już nie ma tu żadnych osłonek, więc może być troszeczkę ciarajsko. O kurde. Dobra, już. Dobra, narwiesz pokonersy. Jesteś, nie. To trzeba inaczej zrobić. O, będziemy go napierdzielać od dołu.
A jak gdyby chciał strzelić, wtedy przejdziemy na bok. No i już nie żyjesz. Kurde. Okej. O, proszę, tak to działa. Już się rozpracowaliśmy, kolego. Już jesteś trupem, nie? Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Dobra, mucha padła. Ten Anarchist Cookbook no, troszeczkę pomaga, ale mimo wszystko książka, która będzie nam dawała szare serduszka, będzie znacznie lepsza. O, naładowane te od razu dał. Dziwne. Pewnie tak jest przed śmiercią, tak wyczuwa, że... Doku, no to jedno serduszko nie jara nas ani trochę. To równie dobrze moglibyśmy nie dostać żadnego przedmiotu. Czy to zawsze jest to serce do przodu, no nie? Teraz źle zrobiłem, że wziąłem to technology. No... Nie, jakby się nam się jakiś brimstone trafił. O, właśnie, tu nie byliśmy. Book of Sin, no to co mamy? Kartę, The Hermit, teleportacja do sklepu. Wykorzystam na następnym piętrze i Monster Manual. Weźmiemy go, będzie najbardziej przydatny, bardziej niż Anarchist Cookbook. Sprawdźmy, czy zwiedziliśmy wszystko. Chyba tak. Tak, tu jest sklep Shore, ale tam nic nie kupimy, bo serduszko nam się na pewno nie przyda. Chwileczkę, więc tak, tu jest pokój. Secret Room może być w takim razie tu na dole. Chociaż nie, już byliśmy chyba w Secret Roomie na tej piętrze. Tak, tutaj był. Chyba, nie chcę ryzykować. Nie będę marnował bomby, nie pamiętam. Tak więc, no co, na tym piętrze już nic nie zrobimy. Mamy sobie fajną kartę. Curse Room nas, kurde, wydymał we wszystkie możliwe dziury. Ale nie przejmujemy się, chociaż że ze zdrowiem jest kiepsko. Teraz spieprzyłem z tym deadcatem, ale jeszcze czuję, że może się przydać. Nie wiem dlaczego, ale teraz na przykład znamy położenie bossa. Nie wiem jak to działa. W każdym razie nie mam zamiaru z tego powodu narzekać. Chociaż wiecie, że i tak na bossa się raczej nie śpieszę. O, proszę, kluczyk. Bomba za kluczyk i możliwość sprawdzenia jednego miejsca. Być może tak, ale jeszcze pewności nie mam. Może bomba będzie przydatniejsza. O, proszę, żebraczek. Żebraczka karmi przede wszystkim. Dawniej nie lubiłem karmić żebraczku. Myślałem, że nic nie dają. Się okazuje, o kurczę, żebraczek odpowiednio nakarmiony daje nam przedmioty. Tak jest, jak ja dawno cię nie miałem. The Battery. The Battery sprawia, że strasznie lubię ten przedmiot. Jeżeli walczymy, jesteśmy w pokoju, to co 15 sekund walki nasz Space Bar item ładuje się o 1 stopień. Jest to bardzo fajne, gdybyśmy dostali Book of Revelation, to ja celowo przyciągam walki w trakcie pomieszczenia, aby ta książka się naładowała. Co byłoby na pewno okropne do oglądania, ale jest naprawdę bardzo skuteczne. Nie wiem, czy będę miał okazję wam pokazać. No, dobra. Mam nadzieję, że tak. Chociaż chciałbym, żeby ten let's play był w miarę znośny do oglądania. Gardło mam już zdarte, nie wiem czy wy to słyszycie. A wykorzystam tutaj Brother Bobby. To jest akurat chyba najmniej przydatny płodzień ze wszystkich. Ma jakieś takie podejrzanie małe łzy. Nie są też to Spectral Tearsy. Proszę, w ogóle akurat technologii tu na takie bossy jak Gapi będzie świetnie. Widzicie? Naładowała nam się książka. No, chodź tutaj. Dobra, nie żyjesz. Oczywiście skrzynka nas interesuje. Dobra, jeszcze Red Chest jest. To pewnie telepilcy trzeba uważać. A jednak nie. O, dobra. Czyli nic, co by nas interesowało. Mamy 16 monet, więc tak, wchodzimy do Curse Roomu i się wyteleportujemy. To nie było warto. Tak jest! Tak! O tym mówiłem! To jest chore combo, rozumiecie? Idealne podejście. Nie, to ja teraz przeciągam walkę w pomieszczeniach, no nie? Tego się nie będzie dało oglądać. Ale w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, że nigdy tego nie wygramy. O ludzie, to będzie takie nudne. Nie, no dobra, postaram się nie przesadzać. Ale chciałbym, żeby mi się przynajmniej raz naładował przedmiot. Może, właśnie, ten przedmiot może się tak naładować 3 razy na walkę. Wiecie co, ja po prostu będę wycinał te fragmenty, kiedy pozostanie jeden przeciwnik, więc ten materiał będzie pocięty jak, nie wiem, jak emo po festiwalu. Kurczę, no teraz mi się nie udało, ale zawsze się nieco naładowała ta materia. Secret Room będzie prawdopodobnie tutaj. Miałem rację. Bardzo fajnie, one up. Mamy 10 żyć. Więc zaczyna to wyglądać bardzo dobrze. Chociaż zacznijmy podejrzeć wtedy z 3 serduszkami, więc jest naprawdę świetnie. Postaram się ich oczywiście nie tracić, ale mamy po prostu świetne combo. Jeszcze jakbyśmy mitrę dostali, to już byśmy wygrali życie.
Dobra, kluczorek, idziemy do item roomu, nie będziemy już wracać raczej w tamtym kierunku. Być może, żeby sprawdzić, czy tam jest secret room, ale prawdopodobnie go tam nie ma. Znaczy top secret room, przepraszam. Kiedy ja się nauczę. Bomb of bug, znaczy bomb bug, no to już mieliśmy kiedyś sack of pennies, pamiętacie? Ten woreczek daje nam bomby. Co kilka pomieszczeń. Tak więc o bomby już nie musimy się martwić. Jak zwykle będziemy za to musieli się martwić o klucze oraz miejsce, w którym moglibyśmy wykorzystywać monety. Chociaż jak na razie mamy tylko 3 pieniążki, a chciałbym zdobyć jeszcze 2, bo jest szare serduszko do zakupu w sklepie. Więc to jest przeznaczenie naszych pieniędzy, chyba że jakiś żebraczek tu się jeszcze pojawi, to wtedy się będę musiał zastanowić. Ciekawe pomieszczenie, dawno takiego nie miałem. Badgas. To nie najlepsza pigułka, może wykorzystamy. O, na przykład tak. Kurde, głupio się dałem zranić. O Jezus, ale ten materiał będzie pocięty jak emonie. Nie, czekam aż ta książka się naładuje, no nie będę temu. Proszę bardzo, i jeszcze 2 stopnie się może naładować. Kurczę, spieprzyłem, bo już mi się naładował, powinienem ją najpierw użyć, a potem wyczyścić pomieszczenie. Ooo! Dobra, tyle, ciebie nie napierdzielamy, czekam aż się naładuje. Pięknie. Tak jest, a dime. Tak więc wracamy teraz po nasze szare serduszko. Kurde, będzie zarąbiście. Ja już wiem, już widzę, że jest świetnie. Kurde, tak. Isaac legnie mi naszych stóp. Oczywiście musimy teraz sobie zapewnić jeszcze jakieś obrażenia. Kumy tą pigułę. Tears down. To świetna piguła. Bardzo dobrze, że ją kupię. Chociaż nie odczuwam jakoś tego zmniejszenia szybkostrzelności. Wydaje mi się, że tearsy nie mają na to wpływu. Być może to sobie sprawdzę zaraz. Oczywiście zrobię cięcie, żeby was nie katować tym nudnym siedzeniem. O kurde! Dobra, to nie będzie problem. Oto czarną muszkę sobie zostawię, żeby naładowała mi się moja książka. Proszę bardzo, pierwszy stopień naładowany. O! Świetnie. Dobra, i czekamy, aż naładuje się jeszcze raz. Tylko wtedy buduje się dźwięk. O, dobrze, akurat. O, juniory, no to świetnie, akurat na juniory to nasz technologii się przyda. Kurde. No, kolego już nie życzę, bombery tu mu podstawił, ale nie, bo jeszcze mi ją przesuniesz. Świetnie. Bardzo, bardzo ładnie. O nie! Kurde, jeszcze się pozbawiliśmy się dostępu do skrzynki jeszcze. Tyle, nic za te pieczy nie zrobimy, bomb nie chcę marnować, idziemy na bossa. Pestilence. Albo Pestilence, to w sumie nawet nie patrzyłem. Kurde, nie! O, jak się pięknie wydostałem, nie? Dobra, bierzemy cię na zasięg, śmieciu. Ta książka nam się naładuje na pewno. O, nawet nie muszę się specjalnie starać. Charger, nie żyjesz? Ty też nie? Kurde, dobra, pierwszy stopień się naładował, nie, drugi stopień się naładował, jeżeli się, no chyba drugi, nie ma pewności. Proszę, kurde, to nie problem. Znaczy, jak jesteś bez głowy, to nie spawnujesz tych chargerów, to jesteś kompletnie nieszkodliwy. Okej, trzeci stopień naładowany. O, fajnie, kolejny stopień Cube of Meat'a. Krampus, bardzo fajnie. Chociaż nie, przy naszym technologii nic to nie zmieni, jeżeli się nie mylę. Ale możemy go brać całkowicie na zasięg. Tak więc wydaje mi się, że tym razem może nam się udać go pokonać bez większej straty zdrowia. Aż trochę wolniej jesteśmy. O kurde! Dobra. Daleko może być. Właśnie, bo on teraz nie będzie nas sięgał tymi swoimi, kurde, pociskami. Więc będzie napierdzielał z lasera. Jak w Kapitanie Bombie. Miejsce! Planeta Burgundowy Kutacz! Misja! Zdobyć planetidy laserowej! Kto nie zna Kapitana Bomby? Kurde, nie! No i pięknie, wpieprzyłem się na środek lasera. Nawet nie wiem, czy będzie warto walczyć o ten item. Ale jakbyśmy... No, przydałby nam się Brimstone, nie ma co ukrywać. Chciałbym zmienić te pociski. Jezus! Całe zdrowie zdobyte na tym piętrze potracimy. Dobra, ten unik był w miarę dobry, niezła próba. Dobra.
na zasięg nas nie weźmiesz, a jeszcze trzeba uważać na tego, przecież nasz towarzysz też strzela, zawsze to są jakieś dodatkowe obrażenia, prawda? Więc, kurde, warto byłoby nim trafić od czasu do czasu. Nie, kurde, stoi tak głupie na środku, czego ja się spodziewałem? Jezus, ile ja na nim życia podraciłem, aż sprawdzę. Słuchajcie, dobra nowina. Musiałem zrobić krótkie cięcie. Zobaczyłem przy okazji na internecie, poczytałem o tym technologii. Okazuje się, że technologii w ogóle nie zmniejsza obrażeń, tylko po prostu zmienia rodzaj tearsów. Bardzo, bardzo fajnie. Zatem działa z takimi itemami jak na przykład number one i tak dalej. Jest wiele przedmiotów, które go nadpisują. Brimstone, mam snipe i tak dalej. Kurde, dostałem. A bo tu jest jeszcze główka, nie zwróci na siebie uwagi. Nie, to jest przedmiot, który nie chce przedłużać walki. Kurde. Ja to potrafię trzy razy dostać w jednym pomieszczeniu. No zdychaj, śmieciu. Nie, ja się sobie ruszam, nie? Ta głowa mi... A kurde, dobra, teraz mogę. Ja pierdzielę. Ta moja taktyka zdobywania serduszek. Patrzcie, zabijam po prostu wszystkich przeciwników w pokoju, z wyjątkiem jednego. No i laser ładuje mi się co... Znaczy, książka ładuje... Znaczy, bateria ładuje mi książkę co 15 sekund, tak? Tak więc po prostu czekam pół minuty, po wyczyszczeniu pokoju zostawiam jednego przeciwnika, aż książka naładuje się po raz trzeci. Ja wiem, że to byłoby strasznie trudne do oglądania, dlatego będę wycinał te fragmenty, więc ten materiał będzie pocięty jak emo, bo będzie to wyglądało tak. Ja sobie tutaj czekam, on tam sobie jeździ. O właśnie, i to już był bodajże trzeci raz, tak? No i teraz go mogę załatwić. Tylko, no jak mówię, te fragmenty trzeba będzie wycinać, żebyście mi tutaj nie umarli i żeby materiał nie trwał 3 godzin, a jedyne 2. Ktoś tam napisał w komentarzach, że materiał dobrze się ogląda, ale jeżeli ma ponad 2 godziny, czyli wiecie, po godzinę na jedną część, to zaczyna to być nużące. No, ładnie sobie poradziliśmy. Dobra, zabijemy cię, kolego. To, o kurde! Dobra. Pięknie, 5 monet, na pewno się przyda. Postaram się o jakiś mechanizm, który pozwoli nam się wyteleportować i być może wyjdziemy do Curse Roomu. Chociaż Curse Roomy nie są po naszej stronie w tej rozgrywce, zdecydowanie. Bob mamy sporo, więc możemy sobie troszeczkę pofolgować i troszeczkę ponadużywać. A w skrzyni? No to nie, zmarnowaliśmy bombę troszeczkę. No nie mogliśmy wiedzieć, nie? O właśnie. I to jest potęga technologii. Knightsi nie są teraz dla nas żadnym problemem. No bo przebijamy, mamy piercing shootsy, prawda? Już głupie to brzmi w przypadku technologii. Ale po prostu przeciwnicy nie są w stanie nam zaszkodzić. Okej, okay, teraz czekam, aż naładuje się jeszcze jeden poziom. Tak jest, kluczyk. Dobra, pokój z bombami. Lubię tego typu pokoje. Zazwyczaj wychodzę w nich na plus, jeżeli chodzi o liczbę bomb. No, chyba to troszeczkę źle rozegrałem, mogę tam bombę na dole podstawić. Oczywiście tu ją wykorzystamy, żeby te 3 bomby zdobyć. Chociaż bomb i tak mamy sporo. Proszę, mamy 9. Być może na dole będzie secret room, ale najpierw czyścimy pieterko. O, znowu to pomieszczenie, ciekawe. Chociaż troszeczkę szkoda, bo nam się nie ładuje Book of Revelations. Coś mi się wydaje, że nasz relik nie domaga, jakoś nie spawnuje tych serduszek za dużo. Nie podoba mi się to. Może ja tego po prostu nie zauważam? Nie wiem. Okej, i tu jeszcze 2 bombery. Jak wiecie, tych czarnych kamieni nie da się wysadzić. O, dużo możliwych lokalizacji secret roomu. W sumie możemy już go poszukać, potem nie będę tutaj musiał wracać. O, trafiłem za pierwszym razem, miło. Dobra, pogramy, wiecie co? To są zawsze szare serduszka, tak? O właśnie, o tym mówię. Co prawda możemy potem żałować, że nie weszliśmy do sklepu Two of Diamonds. Świetnie. Bad guys, wykorzystujemy Two of Diamonds, pozbieramy nieco kasy i podwoimy sobie, zmultiplikujemy sobie liczbę pieniążków. Zarąbiście. A świetna decyzja, mega się jaram. Jeszcze jakbyśmy dostali jakieś mam snajfa. Już mam snajf jest bardzo rzadki, znaczy ja go przynajmniej rzadko dostaję, miałem go może z 2-3 razy. Brimstone jest nieco cięższy, ale znaczy, i tak uważam, że dość rzadko się spawnuje. Ale mimo wszystko pojawia się nieco częściej niż inne przedmioty w Devil Roomie, tak jak na przykład Death Cat albo The Mark. Nie wiem, może tylko mi się wydaje.
trzeba zobaczyć na wiki. Myślę, co teraz zrobić. O, szare serduszka, dziękuję. Zapomniałem, miałem przecież moją książkę ten. Miałem przecież moją książkę boostować. O, kurde. A, teraz ser mi się nie udało. Dobra, ale no przynajmniej wiecie, ciekawiej będzie dla was. Bombamy mnóstwo, więc możemy bombardować pokoje na prawo i lewo. O, teraz możemy wejść wszędzie. Chociaż nie ma zamiaru wchodzić do księgarni. 10 bomb, no to nie najlepszy przedmiot. Liczyłem na coś lepszego, bombamy sporo, więc troszeczkę zmarnowany item. Do księgarni nie wchodzimy. Jest pewien, wydaje mi się, bóg związany. Jeżeli na przykład, patrzcie, mamy teraz Book of Revelations, to mógłbym tam wejść, żeby zdobyć drugie Book of Revelations, prawda? Ale tak to nie działa, bo jeżeli wezmę tam to teoretycznie naładowane Book of Revelations, to będzie ono nienaładowane, mimo wszystko. A gdybym zrobił tak, tutaj sprawdził, czy jest Secret Room. Nie jest. Więc co teraz? Teraz idziemy na mosa. No to są dipsy pierwsze, więc jeszcze mogę sobie na to pozwolić. Żeby nie zrobić tego głupiego błędu, co poprzednio. Że ten, że wchodzę do pokoju z matką, a potem mam pretensje do całego świata. Że nie mogę stamtąd wyjść. No dobra. Idziemy napierdzielić bossowi. Wow. Zapominam, żeby przedłużać walki, żeby ładować sobie... Kurde! Żeby sobie ładować broń. Kurde, beznadziejna arena nam się trafiła do tego typu walk. Dobra, już znam twój schemat, czyli tak, jesteś na górze, potem w środku, a potem na dole, okej. Kurde, no nie, no dosyć problematyczny boss nam się trafił. Damy oczywiście radę, ale wiecie. Nieważne, czy damy radę, no bo damy radę na pewno. Ważne, jak nam pójdzie, ile zdrowia na nim potracimy. O, jak wyczułem, że będzie z drugiej strony teraz. Pięknie. Świetnie, mamy teraz nieco wyczyszczony ten. Nieco wyczyszczone podwórko. Nie wiem, czy to dobre określenie. Arenę. O, kurde, on jest takim szybki. Chyba zatrzymuje się, jak dostanie odpowiednią porcję obrażeń. Tak cały czas się rozpędza i idzie coraz szybciej, widzicie? O, kurde, Magdaleno by tutaj na pewno nie wyrobił. Świetnie, Book of Revelations. Tak jest! Mamy teraz chodzącego midboya, zarąbiście i kolejny Devil Room. Mamy je prawie co piętro. Mam Snipe, oczywiście, że bierzemy. Kurde, co to jest za podejście chore? Gapi spał, po prostu wykopalibyśmy sobie trzy serduszka, ale mam Snipe, oczywiście, że tak. Jeszcze troszeczkę nie umiem tego itemu używać. Bo nie używam go zbyt wiele razy, ale z pewnością będzie nieco lepszy niż technologii. Zadaje chore obrażenia. Poza tym możemy poniekąd walczyć w zwarciu. Nie, jesteśmy bogami tej gry, no nie? Wchodzimy do sklepu. Być może tam będzie coś przydatnego. O, grid! Bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę się cieszę, bo mam mało kasy, a moglibyśmy... A moglibyśmy sobie teraz zmultiplikować pieniądze, co zrobimy na następnym piętrze, bo nie chcę jeszcze grać na tej maszynie. Może to nie jest najlepszy pomysł, ale patrzcie, ile mam pieniążków. Czy nie zbiorę ich? Czekajcie, a, zapomniałem, że muszę trzymać. Właśnie, widzicie? Midboy się wszystkim zajmie. O, to troszeczkę uniemożliwi mi ładowanie książki. No, ale cóż. Mamy 24 monety. O, czy nie podwoić teraz? Dobra, wiecie co, podwoję i pogram troszeczkę na tej maszynie. I mam nadzieję, że dostanę Pretty Flyer. Tak. Tutaj będzie anotacja oczywiście do omięcia tego, żebym was tutaj nie zanudził na śmierć. Zapiszę sobie tylko sygnaturkę. Dobra. O, nic nie bardzo. Co ja wam jeszcze mogę opowiedzieć? Do jaki plan? Słuchajcie, mamy relika. Na samym początku nam się trafił. Serduszko co 4 pomieszczenia. Potem dostajemy Book of Revelations co 6 pomieszczeń. Baterie, które ładuje nam Book of Revelations. Potem dostaliśmy... mam Snipe'a, który napisał nam całkiem ciekawy przedmiot, ale który mógłby nam to nie używić. I mamy jeden z najmocniejszych przedmiotów w grze. Tylko jest troszeczkę wolny, bo dostaliśmy jednego Tears Downa. A ja jeszcze muszę go troszeczkę wyczuć, więc teraz sobie nieco porzucam. Co to jest? Może Balls of Steel? Co to jest? Tears Up! Bardzo dobrze! Tears Up na pewno wpływa na Mam Snipe'a. Ja zrobię sobie jeszcze cięcie, żeby sobie poczytać nieco o Mam Snipe'ie więcej. I jakie komba można z nim zrobić, jak na niego wpływają różne czynniki i jak zwiększa obrażenia. Wam dodam prawdopodobnie adnotację. To pewnie przy zebraniu Mam Snipe'a. Jak zapominam czegoś dodać, to staram się je, wiecie, dołączyć, z tym, że nie zawsze oglądam całe let's play, jakie wrzucam. Przeskipuję je tak co 10 sekund. No bo nie zawsze mam też czas, tak? I kiedyś się tym zajmę, ale... Edola! Proszę bardzo, to teraz... Aha, w sklepie nic nie kupimy.
nic nie zrobimy z kasą na tym pietrze, no to oczywiście bierzemy tego dolara, nie? Zarąbiście. Się nagramy na następnych piętrach. Secret Room prawdopodobnie będzie powyżej, ale no w sumie mamy 22 bomby, więc zróbmy to. A zaraz. Najpierw wejdźmy do Crest Room, bo i tak chciałem to zrobić. A być może Secret Room jest tutaj i wtedy po prostu zmarnowałbym nieco bombek. No nie ma, ale Lucky Food! Tak! Lucky Food chyba, nie wiem, pierwszy raz widzę ten item w Crest Roomie. Lucky Food to jest ten przedmiot, z którym rozpoczyna Kane. On daje miliard korzyści. Co daje? Jeżeli się nie mylę, granie na Blood Donation Machine zwiększa liczbę wypadających pieniążków, co nas nie rajcuje, bo nie będziemy na pewno grać na Blood Donation Machine. Efekty wszystkich pigułek są pozytywne, tudzież neutralne. Granie na Fortune Telling Machine zawsze nam coś wtedy daje. Ponadto jeżeli gramy na tych muszelkach z żebraczkiem, no teraz akurat pieniądze wypadają, jak mam full kasy. Jeżeli gramy z tym zebraczkiem na tych czaszkach, to mamy 50% szans na to, że uda nam się wylosować item. Tak więc, kurde, jesteśmy bogami tej gry. Ja nawet nie muszę specjalnie walczyć, ja chcę, żeby mi się ładowała książka, resztą się zajmie Meat Boy. Nie, wiecie, ja czuję, że to wygramy.